Onet Rano. Dzień dobry. Nie siedzę przy stole, bo co tak będę sam siedział przy tym stole? Stoję tutaj przy ambonce. Stoję po to, żeby zapowiedzieć, że dzisiaj Onet Rano islandzkie. Pojechał tam szef Onet on Tour, Jarek Kuźniar. I co tam widział, wam teraz wszystko opowie. Zapraszam. Bardzo dziękujemy za tak miłe wprowadzenie, panie Robercie, i za całe dzisiejsze Onet Rano. Serdecznie się polecamy z Onet on Tour tu na Islandii. Tutaj, na tej wyspie, bardzo, ale to bardzo okupowanej przez Polaków, zaczynamy drugi sezon Onet on Tour. Po Islandii przyjdzie czas na Wiedeń i całą Austrię, i to właściwie już za chwilę. Później Izrael, przyjdzie czas na Hagę, przyjdzie czas na Szwajcarię, na Dubaj i będziemy tak podróżować przez cały najbliższy rok, powiedzmy, zapominając o tych 4 miesiącach, które już dawno za nami, tak żeby pokazywać wam świat na przeróżne sposoby. Czasem przez kuchnię, czasem przez ludzi, czasem przez pejzaże, czasem przez krajobrazy takie, jakie mamy tutaj na Islandii. To jest owszem kraj, który eksplorują Polacy, bo przyjeżdżają tutaj do pracy i to jest najliczniejsza mniejszość, jaka się tutaj na Islandii właśnie znajduje, ale to jest także kraj, w którym coraz więcej jest Polaków, bo myślą sobie, wow! Tak wygląda Jökulsárlón, ten legendarny Jökulsárlón. Zauważcie, że niby to nie jest łatwe do wypowiedzenia, ale jak ładnie nam już idzie po 2 dniach obecności tutaj. Jökulsárlón to rzeczywiście jest taka przygrywka do tego, co można zobaczyć na Grenlandii, gdyby ktoś na Grenlandię chciał swego czasu wpaść. To jest 1,5 godziny lotu samolotem z Reykjaviku, z tego lotniska, które jest bardzo blisko centrum miasta. No i tam zobaczycie takich okoliczności przyrody, jak ta za moimi plecami tutaj w Jökulsárlón, mnóstwo. A ten wyimek to jest fajne przygotowanie do ekstremalnych podróży, gdybyście takie mieli w planach. My jesteśmy od tego, żeby wam je pokazać. Jeżeli moje słowo nie wystarczy, to będzie okazja także, żeby był i obraz. Tym się zajmujemy tutaj z naszym partnerem Huawei Polska. Dzień dobry, panie, kochany kolego. To jest człowiek, który czasem odkrywa przede mną świat, czasem ja odkrywam przed nim świat, bo jestem któryś już raz na Islandii, a Krzysiek jest pierwszy raz, ale próbujemy łapać to, co dostajemy od pogody i to, co dostajemy od krajobrazów w najlepsze kadry, jakie tylko są możliwe. Jakie wrażenie na tobie Islandia zrobiła? No, zgadza się to, co powiedziałeś. Ogromne wrażenie. Sam widzisz, że wyciągam telefon i po prostu co chwilę proszę cię, żebyśmy się gdzieś zatrzymali. Dzięki temu Krzysiek mało mówi po prostu, siedząc ze mną w samochodzie, bo cały czas cykam zdjęcia i co chwilę cię proszę, żebyśmy się gdzieś zatrzymali po prostu i zrobili zdjęcia, tak? Więc wrażenia ogromne. Co chwilę się zmienia klimat. Co chwilę sceneria, tak jest, więc mamy możliwość przetestowania wielu opcji, tak? Funkcjonalności w tym telefonie. Jestem zaskoczony. Także takich ekstremalnych, na które sobie pozwoliliśmy, mając do wyboru kilka modeli, myślimy, jeden zginie, nic się nie stanie, ale to jest bardzo trudne, żeby w ten sposób się pozbywać sprzętu, bo kiedy byliśmy blisko jednego z najpopularniejszych gejzerów tutaj na Islandii, to bawiliśmy się i testowaliśmy to, czy rzeczywiście da się zanurzyć. Działający telefon, nagrywający wideo, które później zobaczycie w kolejnym odcinku Onet on Tour. I czy to zadziała? Zadziałało. Zadziałało. No, super sytuacja pod gejzerem, tak? Testowaliśmy m.in. wodoszczelność, złapał nas gejzer, ale to wspomniałeś, tak? Przemoknięci, ale materiał, myślę, że powstał genialny. Oj tak, to znaczy tam trzeba uważać, wiadomo, że najważniejsze jest złapanie tego w kadr. Technologia może pomóc w dobrym zdjęciu, ale mimo wszystko to oko jest najważniejsze. No i wtedy człowiek czasem zapomina, że taki gejzer, skoro łupnie do góry, to gdzieś ta woda musi spaść. Spadła na nas, więc będzie okazja na backstage'u Onet on Toura z Islandii zobaczyć, jak to wygląda. Wodoszczelność nam się udało sprawdzić i działa. I jeszcze slow motion przy gejzerze. Przetestowaliśmy slow motion, nagranie filmu w 960 klatkach, a wyszło to genialnie, więc moim zdaniem super wspomnienia, super zapisy, jeśli chodzi o materiał wideo. Co jest też fajne, Krzysiek na co dzień pracuje z ludźmi w różnych miejscach, w Warszawie, w kraju, pokazując im możliwości nowego P20 Pro. I na sali szkoleniowej bardzo trudno jest czasem wyczarować takie sytuacje, jakie tutaj masz, więc dla ciebie to też jest sprawdziane. Jesteśmy 3 tygodnie po premierze i powiem szczerze, pamiętam pierwszą rozmowę, gdy się spotkaliśmy. Jarek, ja jeszcze nie miałem okazji przetestować w terenie tego telefonu, stoję codziennie na sali przy rzutniku, przed ludźmi, to oni używają tego urządzenia, testują, ja jeszcze nie miałem okazji wszystkich funkcji przetestować i tutaj jest. W każdym miejscu testujemy coś innego. To prawda, szczególnie, że tak jak mówię, niezależnie od tego, co technologia wam ułatwia w tej pracy z aparatem, czy on jest zamknięty w większej czy mniejszej telefonicznej przestrzeni, to jest jakby wtórne. Natomiast na Islandii jest tak, że możecie mieć kilka pór roku w jednej chwili, więc przestawianie co chwilę ustawień telefonu też ma ogromne znaczenie, żeby tak jak wczoraj wracaliśmy, może to po tobie, mnie mniej, ale po prowadzącym może trochę bardziej mimo pudru. Wracaliśmy już bardzo późno po długim dniu z Marysią Organ i coś takiego na niebie było, co nam nie dawało spokoju. Kiedy się zatrzymaliśmy w którymś momencie, okazało się właściwie jak na pstryknięcie pojawia się Zorza, no i wyjmujemy telefony. Nie żeby Zorza się mówiła z Huawei'em, że to tak ma zagrać, ale tak wyszło. Tak, przyjeżdżając tutaj w ogóle nie byłem przygotowany na to, że zobaczymy Zorzę. Podobno już jest po sezonie, więc godzina pierwsza w nocy, zatrzymujemy się, spoglądamy w górę. Jest. Przed nami. I wtedy przydaje się, chociaż rzeczywiście dzisiaj stabilizacja obrazu, ona może być hybrydowa, jakkolwiek ją nazwiemy, natomiast przydaje się mieć ze sobą gdzieś odrobinę, nawet małego statywu, bo dajecie sobie wtedy więcej czasu na to, żeby to nie było jeszcze piękniejsze. Tak, ale co ciekawe, nawet z Zorzy udało nam się złapać telefonem, po prostu robiąc zdjęcie w trybie nocnym z ręki. To jest ważne. Drżącej, zmęczonej ręki. Tak. Gdzie temperatura była około 5 stopni, ręce zmarznięte, wyciągnęliśmy telefony i pozwoliliśmy uchwycić Zorzę na smartfonie, tak? Wykorzystujemy Huawei P20 Pro także do takich momentów, które później zobaczycie w programie. To znaczy część jest skręcona profesjonalnymi kamerami, z profesjonalnymi obiektywami, profesjonalnym w znaczeniu filmowy, telewizyjny, natomiast zabieramy się czasem za sprzęt, który wydaje się jest mały i prosty w dłoni, a później zobaczycie, jak te elementy można ładnie poskładać. Tak, myślę, że powstaną świetne materiały. Z Krzyśkiem jest trudno rozmawiać, bo on cały czas myśli sobie, nie, ja tutaj... Tak, czy ja mogę tutaj zostać? Czy możemy przebukować mój bilet? Widzisz, że ja co chwilę też coś nagrywam, szykując content do mojej codziennej pracy, tak? I już nie mogę się doczekać, gdy wejdę na salę szkoleniową i pokażę, tak, ja to zrobiłem, zobaczcie, to się udało uchwycić. Tak? Taki moment, kiedy wczoraj Marysia Organ, może nas przy okazji ogląda, jest od nas jakieś 200 km, pozdrawiamy serdecznie, zabrała nas w tak... Bo problem polega na tym, że tutaj wszyscy mówią, słuchajcie, 2,5 miliona ludzi, zadeptują nam tą Islandię, nas tu jest 350 tysięcy, już naprawdę mamy dosyć, a później się okazuje, że Marysia mówi, spokojnie, nie takie rzeczy tutaj niedaleko WIG robiliśmy, zabrała nas i pojechaliśmy godzinę w ląd, że tak powiem, pod jeden z najpiękniejszych lodowców świata, tak mi się wydaje. No i kilka strumieni pokonywaliśmy, więc jako kierowca słyszę non-stop i od ekipy Onet on Tourowej, i od Krzyśka, zatrzymaj się, nagrajmy to. Jak wyszło slow motion? Slow motion, przeprawa przez strumyk, wyszło genialnie. No, tak jak mówiłem, zabraliśmy trochę telefonów, operatorzy również wyposażeni w smartfony. Wszyscy widziałem, że czasami spoglądasz na nich, no nie, chłopaki, zajmijcie się kamerami zamiast smartfonem. Wszyscy wyciągają smartfony i nagrywają materiał. Jestem bardzo mile zaskoczony, że to fajnie tak się sprawdza. Bardzo dziękuję za to spotkanie i do zobaczenia. Będzie jeszcze okazja. My na Islandii zostajemy przez jeszcze kilkadziesiąt godzin. Chcielibyśmy pokazać Wam jak najwięcej z tego kraju, który owszem jest bardzo, ale to bardzo dzisiaj oblegany przez turystów, ale uwierzcie nam, zobaczycie to zresztą w naszym dokumencie, można uciec w takie miejsce, gdzie nie ma nikogo poza Wami, choćby tutaj nad Jökulsárlón. Ale pamiętajcie, że teraz w Polsce jest godzina 9:25, tutaj jest 7:25, więc jeszcze jesteśmy sami, jeszcze możemy złapać wszystko w kadr tak, jakbyśmy chcieli, ale za godzinę, dwie tutaj będzie to wyglądało zupełnie inaczej. Po drugiej stronie ulicy, przy której jesteśmy, jest już ocean, te góry lodowe, może nie te największe, chociaż też się tak zdarza, ale wypływają sobie tutaj rzeką lodową i pojawiają się na plaży tuż nad oceanem, też będzie okazja Wam to pokazać. Natomiast skupiamy się na tym, mam nadzieję, że to już wiecie i z tego nas znacie, i w Rumunii, i w Austrii, i w Szwecji, gdzie byliśmy także w pierwszym sezonie, że krajobraz, a on tutaj na Islandii jest cholernie zachwycający. To jest jedno, ale tak naprawdę ludzie i kuchnia oraz czasem problemy społeczne to jest drugie. I tutaj na Islandii mieliśmy okazję rozmawiać z grupą przesympatycznych Polaków, którzy tu żyją, pracują. Jedni dłużej, jak Ola, lat 10 jest tutaj na Islandii, inni krócej, z przerwami, wracają na Islandię, jak Marysia Organ, z którą rozmawialiśmy wczoraj, ale też Piotrek z pewnego bloga opisującego tą północną część Europy. Piotrek był i w Norwegii i później zakochał się w dziewczynie z Polski, która właśnie tutaj na Islandii była. Przyjechał, opisuje te rzeczy, opowiadają nam o mnóstwie, o sporej liczbie problemów, które tutaj są. I politycznych, i społecznych, i ekonomicznych. Natomiast też opowiadają o swoim czasie spędzonym tu, o tym jak wygląda nowa emigracja, czego im brakuje, czego mają w nadmiarze. No i co najważniejsze, i za to jeszcze raz dziękujemy, zabierają nas w takie miejsca, które na nas, ludziach, którzy byli tu już ileś razy, też robią niesamowite wrażenie. I to pewnie jest zasługa Felusia, bo on, a może Bartka Węglarczyka. Swoją drogą Bartek, Life's Good tutaj naprawdę bardzo dobrze robi. I ta Twoja legendarna prognoza pogody się sprawdza, bo choć ostrzegano nas przed silnym wiatrem, bardzo dużym deszczem, który będzie padał w ten sposób, a nie w ten jak na całym świecie, to tego nie ma, więc możemy łapać Islandię w zachwyceniu zachwycające kadry i mam nadzieję, że 13 maja, kiedy w samo południe spotkamy się i na stronie głównej Onetu, i na fanpage'u Onet Podróże, żeby pokazać Wam to, co przywieźliśmy, Wy będziecie tak samo zachwyceni, jak my jesteśmy teraz. Historia Polaków żyjących tu, historia kraju, który odbił się po kryzysie w sposób niesamowity. I Reykjavik, czyli stolica Islandii sprzed roku, i Reykjavik dzisiaj to są dwa prawie zupełnie różne miasta. Starych islandzkich domów pokrytych taką starą, legendarną, falistą blachą jest naprawdę już niewiele. Wszystko się buduje i głównie to są hotele dla tych, którzy tu jeszcze przyjadą. Amerykanie, ale Polacy powiedzmy też, chociaż my podróżujemy trochę inaczej niż Amerykanie, bardzo dużo Chińczyków, którzy tutaj, co widziałem ostatnio także niestety w Tatrach, oni niby wybierają się do zupełnie innego niż swój świata i jakoś nikt im chyba z organizatorów nie powiedział, słuchajcie, tam może być zimno i jak będziecie wchodzili na lodowiec, to trampki to będzie najgorszy pomysł, jaki jest, więc zdarzają się tutaj śmiertelne wypadki na lodowcach także, bo wpadają w szczeliny Chińczycy, którzy nie próbują je eksplorować. I też będziemy rozmawiali z Polką, która jest ratownikiem, ale i przewodnikiem właśnie po takich lodowcach jak Jökulsárlón. Trzeba tutaj bardzo na siebie uważać, bo Islandczycy mówią, ok, mamy piękny kraj, bierzcie i korzystajcie, ale to do Was należy później postawienie sobie granicy. Co robimy, a czego nie robimy? Gdzie zwiększamy zagrożenie naszego życia, a gdzie wręcz przeciwnie. I na to też musicie zwrócić uwagę i o tym też pamiętać. A w naszym programie Onet on Tour z Islandii będzie okazja z Polką, ratowniczką, przewodniczką też o tym sobie porozmawiać. Wyjechała tutaj na studia, bo studiowała geografię. Tutaj dołożyła jeszcze geologię, a to jest geologicznie cudowny kraj. Jest kilka takich wulkanów, które gdzieś pod spodem zaczynają coś mówić, że za chwilę mogą dać o sobie znać, ale na razie cisza i spokój. I tego, Panie Robercie, Wam w Warszawie też życzymy. Warszawa, bardzo dziękuję. To był Telemost Polska, Islandia, Jarek Kuźniar i przez chwilę Krzysztof Tomczyk, ale ma facet gadane. Co do pogody, którą jak wiadomo najlepiej prezentuje w Onet Rano Bartek Węglarczyk, mam nadzieję, że Jarek do Polski wróci, ale nie wróci z tymi powiewami, które tam jeszcze widać ciągle, bo tam trochę zimno. Niech u nas będzie coraz piękniej. W końcu długi weekend za pasem. Moi drodzy, Onet Rano dzisiejsze kończymy. Jutro, jak zwykle, co za niespodzianka, 7:55. Zapraszam, do zobaczenia.